Cześć! Jestem Karinsia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Kompletne drzewo rodzinne w grze The Sims 4. Tak jak mówiłam, rozbudowałam dom. Mamy tutaj kosz do koszykówki dla Polo, aby mu się szybko nauczyć umiejętności tutaj sprawności fizycznej. No i mamy mały gabinet dla naszej pani Ekolog która ma tutaj komputer, więc będzie mogła sobie pisać granty, ma też stół do szachów, więc będzie mogła się ich uczyć. No i tutaj dodatkowo też przenio przeniosłam jej tutaj półkę do medytacji, aby dalej mogła sobie medytować, więc tutaj proszę bardzo mamy osobny pokoik i no troszeczkę bym widział coraz większy ten dom, jak widzicie ja dosyć dużo tutaj simulonów wydałam, no ale zarobiła ostatnio na ten w sumie Pokój, więc tutaj oczywiście może go mieć. Dzisiaj idziemy na dziewiątą do pracy. No i ta logika, no ona tutaj nam będzie po prostu. O, właśnie, dzisiaj praca w pracy. Dzisiaj dobrze klikam, a nie tak jak w poprzednim odcinku. Klikam nie te opcje, tak? Dzisiaj dobrze klikamy. W poprzednim odcinku urodziła się Alison, nasze drugie dziecko, już w, w ciąży z trzecim dzieckiem też jesteśmy, więc zobaczymy co tutaj będzie czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, nie wiem czy będziemy rodzić w tym odcinku czy w następnym, to zobaczymy, bo tutaj oczywiście nie mam już młoda na skróconą ciążę, więc ona trwa pełne 3 dni więc tutaj wiele, wiele, wiele może się zdarzyć widzę, że lato w Brindleton Bay jest dosyć bym powiedziała pochmurne i burzowe, widzę, ok ok, jakoś będziemy musieli sobie z tym poradzić, dobrze ja cię poproszę, żebyś może sobie poszła pomyśleć nad posunięciami, chwilę może pograła w szachę. Na pewno. Uło, matko, święta, gdzie to uderzyło? Żeby brzydko nie powiedzieć. <grydy> gdzie to walnęło, jeszcze tak mogę powiedzieć. Dzisiaj, z racji tego, że Polo dzisiaj ma dzień wolny od pracy, więc on dzisiaj zostaje z dziećmi. No, chciałam, żeby rozwinął tę sprawność fizyczną, ale w tę pogodę to może nie warto go wysyłać na dwór. Zobaczymy. A i małego Lijama powoli trzeba będzie budzić. Mało Liam, co ty tutaj masz? No na pewno myślenie to trzeba byłoby sobie zwiększyć. Poruszanie się również, no wyobraźniam dosyć dobrze, więc to jeszcze noting off? wspaniale bym powiedziała, ile ty jeszcze masz dni? Cztery dni, całą masę czasu, ale oczywiście nie, wa nie warto pewnych rzeczy, bym powiedział tutaj ignorować, więc na pewno na tym się musimy skupić. Ja muszę jedną rzecz pamiętać. Ulubioną muzyką naszej Zuzi jest muzyka pop. Ona nie może jej za dużo słuchać, żebym nie wpłynęła przez przypadek na płeć tego dziecka. Ja nie chcę wpływać na płeć tego dziecka, więc Zuzia wciąż nie będzie słuchała popu. Że niech gra zdecyduje, czy gra już zdecydowała, czy to ma być chłopiec czy dziewczynka, ja tylko nie wiem, jak zdecydowała. Więc tutaj gra zdecydowała i ja nie będę się w to ingerować, ale słuchanie popu może to zmienić, więc tutaj będę starała się nie słuchać popu. Ale to jest niestety ulubiona muzyka Zuzi, więc nie zawsze się może udać. Jade chciałaby mieć dziecko. Starej się dziecko, oczywiście, że tak. Ja tylko nie wiem, czy Jade dałam męża. Ona tam na pewno z jednym gościem, w którym mieszka, ja jej zrobiłam dziecko, ale nie wiem, czy ona akurat... czy ja akurat zrobiłam męża, bo wiem, że gdzieś tam zrobiłam w jednym domu trójkącik, bo mi zabrakło właśnie mężczyzn, więc nie wiem, czy tutaj u niej, czy nie u niej, więc zobaczymy. Dobra, mały Liam mógłby powoli wstawać rzeczywiście już i mógłby sobie zjeść na początek śniadanką, a później trochę mógłby się pobawić z ojcem, więc zobaczymy. I właśnie ojciec mógłby tutaj zadbać właśnie o to, żeby ładnie popracował. Co ty chciałeś wypić? Co to jest? Mleko. Może nie? Ja nie wiem, jakie jest twoje ulubione. Uuuu! u uuu, No nie! Masz Dlaczego? Dlaczego musiało walnąć w nasz krzaczek do barabara, bara, no? Gro! Nie. Dobra, ale no możesz chwilę podawać gwiazdę do koszykówki. Nie wiem, czy będziesz tego chciał. Ale no spróbujmy, spróbujmy. Tak, mały Liam pójdzie sobie coś zjeść. Zapraszam. O nie, trzeba będzie wyczyścić też e, toalety. Więc no niestety dzisiaj są takie twoje zadania. E, Paolo, bym powiedziała ważne. E, młody, nie płacz. I już weź sobie to jedzenie i nie rycz, dobrze? Liam, zapraszam, zapraszam. A ty co? A już nie wyrzucaj śmieci z całego domu, człowieku. Dasz radę, dasz radę. Otwórz. Matko święta! No, ta burza jest, bym powiedziała, fatalna. Dobrze, ale mamy jakiś literat, więc możemy go od razu sprzedać. <grytanie> sprzedajmy go. Oczywiście, że go sprzedajmy. Proszę bardzo, miejmy coś z tego. Tak, a ty poudajesz gwiazdę koszykówki i szybko się nauczysz dzięki temu umiejętność, tylko mam nadzieję, że nie będziesz chciał za szybko wracać też do domu, więc mam nadzieję, że troszeczkę tego porobisz, chociaż będziesz się kręcił z parasolem w te i z powrotem O, coś nie wyszło, ale okej, okay, już masz szósty poziom, więc mówię, fajnie byłoby dzisiaj rozwinąć tę umiejętność do tego ósmego poziomu no ale to oznacza, że musi chwilę spędzić na dworze, tak myślę, że kilka interakcji tutaj spokojnie musiałby zrobić, żeby właśnie tutaj to osiągnąć młodego, no nie będę wysyłała na naukę Tutaj chodzenia w tę pogodę, więc tutaj to sobie absolutnie odpuścimy, ale młody, który to już masz poziom, jeszcze chyba się nie możesz tam, ale możesz się bawić książkami. Aha, tutaj o nie, coś innego, Kon korporacyjne konsultacje. Myślałam, że to co wcześniej mieliśmy. Zuzanna otrzymała ciekawą propozycję od niewielkiego przedsiębiorstwa, które od jakiegoś czasu cieszy się złą sławą ze względu na emisję zanieczyszczeń. Przedsiębiorstwo opracowało już plan naprawczy, ale zanim zacznie. Prowadzić go w życie, chciałoby poznać opinię specjalisty. Przeglądając dokumenty, Zuzanna natrafiła na nieścisłości. Zleceniodawcy zależy na szybkim przepchnięciu projektu i proponują jej sporą sumkę za przemknięcie oka na błędy. Nalegaj na zmianę planu, czy weź łapówkę? Hmm. Hmm. Może nalegajemy na zmianę planów. Bądźmy jednak e, bym powiedziała tutaj dobrze. Jeśli tego nie zrobisz, poprosimy o pomoc kogoś innego. Zuzana została wyproszona i wpisana na czarną listę w przyszłości nikt z tej branży raczej nie poprosi jej o konsultację. Czy oni nie zdali sobie sprawy, nie zdają sobie sprawy z tego, że niszczą środowisko? No właśnie, nie niszczmy środowiska, dobrze? A Polo, niestety, musisz iść do małej Alison, bo pewnie trzeba ją gdzieś tam nakarmić. Więc zapraszam, a młody liam, ja cię może poproszę, żebyś, nie wiem, zmienił styl, może się lepiej poczujesz? Więc tutaj zaproszę do zmiany stroju i ja Cię może poproszę, żebyś chwilę się pouczył chodzić. Może na, na klocuszkach, bo na razie nie mamy za dużo, bym powiedziała, możliwości. Więc ty idziesz do małej Allison, sprzątniesz, później też możesz wypolerować toaletę. Nie, nie, wiesz co? Może nie. Najpierw idź do małej Allison, a później młodego tutaj poprosisz, aby uczył się może właśnie myślenia za pomocą klocków. Coś takiego spróbujemy zrobić. Więc zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi. Więc spróbujemy, spróbujemy, tak? Ja wiem, jesteś smutny, jesteś smutny, tak. Mama poszła do pracy. A, a propos mamy: właśnie. Zwiększa charyzmę kosztem oceny pracy, ale dostaje również dodatkowe wynagrodzenie. nie, 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 nie. Obniża pracę, wypełnia pasek towarzystwo, pracuj wczoraj, się. Eee, nie mamy już tej opcji, która dawała nam. Możliwość mm, rozwijania e, bym logiki w pracy, a to wielka szkoda, no. No dobrze, no w takim razie może pracuj normalnie, bo i tak z awansem, no to musisz zrobić logikę, więc możesz pracować normalnie, nie musisz się, bym powiedział, tutaj e, przepracowywać. Ja bym chciała po pierwsze, żebyś może zrobił z małą interakcją, baw się, bo to też mało mu fajnie podniesie tutaj chodzenie, a na razie niestety nie mamy... Zjeżdżalni dla małego, zresztą dzisiaj taka pogoda, że mówię, nie, nie wysyłałabym go tutaj na zewnątrz, więc możemy zrobić, baw się. Tylko właśnie mam nadzieję, że będziecie to robić w środku, bo pogoda jest naprawdę iście brutalna dzisiaj, bym powiedziała. Tak, baw się z młodym, a nie co ty robisz. Aha, chcesz iść porozmawiać z siostrą? W sumie poznałeś, że masz siostrę? <laughs> zobaczyłeś, że masz siostrę? Może teraz zobaczyłeś, nie wiem. Dobra, ale mieliście mm, robić interakcję baw się, czego nie zrobiliście, moi drodzy, więc proszę się bawić. No, zapraszam do zabawy wspólnej, więc polo robi troszeczkę za niankę. W poprzednim odcinku mówiłam, że rozmnożyłam cały świat i czy w sumie, a więc dobrałam wszystkich singli w parę oraz wszystkim zrobiłam dzieci, więc powiedzmy, że Liam ma więcej. Dzieciaków, małych dzieci, właśnie w swoim wieku, bo każdemu porobiłam w kasie właśnie małe dzieci. Tak samo jak to robiłam w serii Legacy Challenge. Ale tak naprawdę, wchodzenie do zarządzania światami w tym wyzwaniu jest nielegalne, więc można powiedzieć: Mortimer, świr zaprosił cię na randkę. Samodzielnie podejmij decyzję, dobrze? I w takim razie, no mówię, w tym wyzwaniu, w kompletnym drzewie genealogicznym jest to w zasadach wpisane, że jest to nielegalne, że to jest niedozwolone. Ale wiecie co? Mnie to nie obchodzi. Akurat ta zasada wydaje mi się bardzo głupia, bo powoduje to, że po prostu by mi wymarł cały świat. Historie sąsiedzkie nie działają wspaniale, nie rozmnażają świata. E, tworzą tam kilku parom dzieci, ale nie tak, żeby powiedzmy wszystkie pary, jakie istnieją, żeby nagle miały dziecko i żeby zas zasować, zachować status quo, jak to się mówi. Więc historie sąsiedzkie tworzą bardzo małych dzieci, więc nadal będę robiła... Póki historie sąsiedzkie się nie poprawią, i bym powiedziała, w rozmnażanie całego świata się nie poprawi samo w The Sims 4, to będę moim Simom po prostu robić to ręcznie, tak jak robię to teraz. I. u młody jest smutny, a zmęczony mocowanie po prostu jest zmęczony w tym, że się bawiłeś z ojcem. Weź co, młody, idź może na nocnik, co? Dobrze? Nie denerwuj mnie. O, a ty posprzątasz z wigorem. Dobrze? Młody idzie, idzie skorzystać sobie z nocnika, bo potrzebuje, Więc zapraszam, zapraszam. No ale dzięki temu troszeczkę tobie poprawiło się poruszanie się. No, bardzo ładnie się poprawi od wspólnej zabawy, ale niestety dorosły też tego nie może dużo razy robić z rzędu, bo właśnie później ma zabawa z małym dzieckiem rośnie jak na drożach, i gdy ma te tutaj przez dwie godziny ten nastrójnik, to właśnie później nie może bawić się z małym dzieckiem. Zapomniałam zrobić jedno. Najważniejsze, zablokuj komputer dla wszyscy z wyjątkiem e, członków rodziny. Tak, członków rodziny. Zapraszam i dziękuję. Nie może pani Jade korzystać z mojego komputera. Halo. Może spróbujmy ją pocieszyć, czy coś takiego wtedy wstanie od komputera i już nie będzie mogła tutaj do niego dołączyć. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No, dziękuję. Jak przychodzisz do mnie, to przychodzisz do mnie, a nie żeby skorzystać z mojego komputera. Hmm? Może być? <noise> Młody chciałbyś poprosić o pomoc w tańcu. Nie, za chwilę się z ojcem tutaj pouczysz troszeczkę klocuszków. O, widzę, że przestaje dobrze, przestaje być burzowo, bardzo, bardzo dobrze. I ja poproszę ciebie, żebyś uczył Liama kształtów, żeby Liam w końcu miał drugi. Poziom myślenia, bo w tym, w tej umiejętności gdzieś tam jest do tyłu. Najbardziej. Młody, proszę nie. Proszę tutaj się nie buntować, więc zapraszam. No. Więc tak jak mówiłam, będę dalej rozmnażać cały świat, żeby po prostu było. No nie chodzi mi, żeby wypełnić, wiecie, wyzwanie szybciej czy coś, ale zresztą troszeczkę mi to łatwiej wyzwanie, ale przede wszystkim robię to po prostu, żeby później mieć dużo możliwości, jeśli chodzi właśnie o przyszłych małżonków dla przyszłych pokoleń i żebym po prostu nie musiała sama później dodawać całego mnóstwa rodzin z galerii, no bo tak to by się tym skończyło, że musiałabym po prostu mnóstwo rodzin z galerii robić. A ja tak to mogę połączyć w pary na przykład właśnie Jade czy tam inne osoby, Summer Holiday pokroju czy gdzieś tam Zoe Patel, wiecie, Penny Pizza z tych wszystkich simów mogę połączyć w pary i sprawić że będą po prostu oni mieli małżonków i swoje dzieci, później, tak jak w serii Legacy Challenge, będziemy mogli ich oglądać w przyszłości. Tak, jak tak zwany, to jest według mnie ręczny postęp historii, które wykonuje, mówię, historie sąsiedzkie. Pomimo tego, że mówię, robią dzieci Simon, to nie są w tym dobre i sama się o tym przekonałam w jednym z pokoleń w Legacy Challenge, specjalnie zrobiłam e, wszystkim Simon po jednym dziecku, żeby zobaczyć, czy właśnie może dzięki historiom sąsiedzkim. Właśnie będę mogła utrzymać status quo, ale niestety później ci simowie by mieli bardzo mało dzieci. Aha, a, w, a wtedy nie robiłam e, rodzinie, bym powiedziała, dzieciaków, więc przez to też później zauważyłam, że część właśnie z tych kuznostwa e, po prostu nie miała własnych dzieci i później im nadrabiałam ten, bo gra im nigdy tak naprawdę własnych dzieci nie dała. Więc tutaj się mocno przekonałam właśnie o tym, że historie sąsiedzkie słabo działają, jeśli chodzi o sposób na jako jedyny sposób na utrzymanie populacji całego świata. Według mnie działają wspaniale, jeśli chodzi o to, że są takim dodatkowym sposobem, taką dodatkową metodą, ale jako jedyna metoda rozmnażania całego świata i zachowania populacji i postępu historii na całym świecie, to to jeszcze nie jest na tym etapie, co, co powinno być. Dobra, młody, teraz masz drugi poziom. Bardzo fajnie, możesz też objąć i tam porozmawiać sobie chwilę z misiakiem, żeby trochę było tobie lepiej. I później znowu możesz sobie pójść na kształty. A Jade nie ma absolutnie pojęcia, co by chciała robić, więc może byś odeszła od młodego, od młodej, przepraszam. I tutaj pozwól, aż Paolo się tym zajmie, dobrze? Jade, możesz odejść od dziecka? Halo, chciałabym zmienić jej pieluszkę. Halo, Jade, różtyłek, dobra, może nie wiem, nakręcić coś. To jest interakcja, właśnie, która sprawi, że będzie musiała odejść od tej tutaj kołyski i wróciła Zuzia, no niestety no, awansu nie dostaną, bo niestety logiki nie ma, ale dalej musimy teraz znowu przygotować wniosek o grant na jutro, więc to na pewno sobie zrobimy, ale pierwsza sprawa to musimy zadbać o Ciebie, więc skorzystaj również weź zjedz posiłek i tak to zrobimy, o proszę bardzo młoda jeszcze możesz ją przytulić ewentualnie olo i poproszę Ciebie żebyś dokończył też umiejętność Abyś na jutro do pracy właśnie mógł zrobić sobie awansior. No, młody ładnie, ładnie się uczy tutaj. W sumie, jak przyszła mama, to za chwilę, jak będzie jadła, to możesz sobie ją pooglądać czy coś, i w ten sposób właśnie sobie szybciej rozwinąć umiejętność, jakby coś. Jak chcecie wiedzieć, jak najszybciej rozwinąć umiejętności małych dzieci, to w zeszłym tygodniu zrobiłam o tym short, więc serdecznie, serdecznie zapraszam. A ty miałeś chyba skorzystać z toalety, co nie? Ach, te Simy, ach, te Simy, dobra, ale młodemu teraz mogę zakolejkować kilka razy, żeby oglądał matkę, więc zróbmy to i dzięki temu trochę szybciej zrobisz to myślenie. Proszę bardzo, ładnie, może jeszcze co dwa razy? Może, możemy. Oglądaj, robię to dopóki na spauzowanej grze, bo jak już zacznie interakcja, to się ona nie pojawi, więc dopiero jak, jak już Sim nie robi interakcji, to jest ona pokazana. O nie, będziesz się teraz przytulać z Jade. Co nie? Nie, będziesz się przesiadała. A nie, musisz na dywanik poklaskać. Dobra, a myślałam, że z Jade chcesz się przytulić na przywitanie. Dobra, jak tam, Paolo? Jeszcze nie masz ósmego poziomu, więc proszę jeszcze z dwa razy wykonać interakcję i wtedy może ci się uda mieć ósmy poziom. Dobra, jak tam młody? Oglądasz matkę, tak? Oglądasz matkę bardzo ładnie, no i myślenie od razu idzie super w górę, co nie? No, idealnie, idealnie, no mówię znowu. I się znowu burzowo dzisiaj zrobiło, no ta burza dzisiaj jest po prostu fatalna. Dobra, a ty? Tak, pożegnałaś już sobie Jade. Dobra, już się nie stresuj tą Jade, dokończ jedzonko i za chwilę damy cię tutaj na toaletkę, tak? A młody? Dobra, za chwilę możesz pooglądać ojca czy coś? Coś, coś, wy, coś wykombinujemy W sumie ojciec mógłby pójść na prysznic. To uzyskałeś ten ósme... Nie uzyskałeś jeszcze ósmego poziomu. Naprawdę. Udawaj, gwiazdę koszykówki. No, ile ci tam jeszcze zostało? Wydawało mi się, że ci już niewiele zostało. No. Wydawało mi się naprawdę, że ci niewiele zostało. Ale skoro nie, to. Za... No właśnie, no właśnie. Teraz sobie wbiłeś super. Dziękuję. To ja ciebie też może przy... poproszę, żebyś tutaj podszedł. I żebyś sobie wziął prysznic, kąpiel i te sprawy. Dobra, Zuzia musi na pewno, tak jak mówiłam, zrobić ten... W sumie grant nie jest aż tak ważny, jak zrobienie tutaj umiejętności, bo grant da nam simolony, co prawda, ale nie jest wymagany. Już Jak już masz złoty tik, to zadanie codzienne nie jest aż tak ważne, bo tutaj już nie potrzebujesz, żeby szybciej ci pasek rósł oceny pracy. Ale za to potrzebujesz bardzo mocno logiki, więc najpierw się zajmiemy właśnie tymi szachami. W pierwszej kolejności, bo to dla nas będzie dla nas zdecydowanie ważniejsze. Ja może poproszę tutaj po Olo, żeby nam też przygotował coś do jedzenia, bo już prawie pewnie nie mamy nic do jedzenia, więc tutaj możesz zdecydowanie przygotować. A dodatkowo sobie również do tego słuchać muzyki, bo ty chciałeś słuchać muzyki elektronicznej, co nie? Tak, i chciałeś słuchać jakiejkolwiek stacji radiowej, więc te dwie rzeczy tobie akurat wypełni. No, młody za chwilę będzie miał trzeci poziom myślenia, tak myślę? Tak, jej, za chwilę ci się uda, super. Brawo, jak ci się uda, to myślę, że cię jeszcze wyślę na nocnik, żebyś już i to miał skończone. Brawo, brawo, brawo. No, ale no, na następnego dnia na pewno będziemy musieli popracować dalej nad umiejętnościami. No, tutaj jesteśmy w tyle, poruszanie fajnie będzie zrobić troszeczkę Więcej, żebyś tutaj miał. Dzisiaj wydaje się, że będą ciepły dzień, więc zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, czy nie czasami nie będą musiały im kupić termostatu. Na razie jeszcze tego no, nie mamy, no bo to nie był priorytetowy, bym powiedziała, wydatek, więc zobaczymy, co tam słuchasz. Metalu, dobra, metal może być ewentualnie. Y oczywiście dzisiaj Paolo pójdzie do pracy, no on nie ma możliwości pracy z domu, ale sądzę, że może zużyć. Spróbujemy zostawić i tak jeszcze nie mamy logiki zrobionej, ona idzie opornie pracy nie możemy się jej uczyć, więc myślę, że warto będzie zostać sobie w domu i móc prawie cały dzień poświęcić właśnie na e, rozwijanie logiki i ktoś oczywiście w lutym e, puszcza petardy <laughs> dlaczego? dlaczego w lutym ktoś puszcza petardy? nie mam pojęcia chyba skończył mam nadzieję, że skończył, jakby co to jest nielegalne puszczać petardy poza działa e, 31 Grudnia, pierwszym stycznia, więc nieładnie, 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 bardzo nieładnie. Więc Polo dzisiaj idzie do pracy, a Zuzia będzie pracowała z domu. Zobaczymy, jakie będzie miała zadania. Ja mam nadzieję, że będzie miała jak najłatwiejsze i takie, które największej, bym powiedziała mi, że będziemy mogli właśnie zrobić z domu i że nie będziemy musieli jechać na łapalem, żeby właśnie to wykonać. O, utylasz mojego do snu, ale mało za chwilę będzie i tak wstawał. <laughs> więc e, Liam, chciałam powiedzieć, Liam niedługo będzie wstawał. Ile ty masz jeszcze, Liam? Pewnie trzy dni, tak? Do zmiany grupy wiekowej, tak? Więc muszę to obserwować. Dzisiaj też będziemy musieli postarzyć Alison, więc jak Liam, Liam, Paolo wróci z pracy, to właśnie sobie to zrobimy. O, Paolo, jak sam z siebie fajnie sprząta, super. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Zuzi może wstawaj, bo już prawie siódma. No spięta, bo niby masz odstawienie pracy. Wiesz co, ty masz dużo punktów, czy nie? Czy ty masz... Trochę punktów masz, więc ja bym może tobie wykupiła od razu cechę, która powoduje, że nie będziesz spięta, bym powiedziała. To nam się zdecydowanie, zdecydowanie przyda. O właśnie, bez troska, co nie? Simowie nigdy nie są spięci, dziękuję. Tylko najpierw pewnie musimy już sami przepracować ten nastrójnik. On niestety sam jej tak po prostu nie zniknie, więc gdzieś tam musi iść do pracy, żeby go przepracować, ale już później się sam nie będzie pojawiał. Dobra, polo. Nie miej obsesji na temat komputeraty. za dwie minuty idziesz do pracy. Halo, drogi panie, proszę wstać. Zapraszam. Uuu, mamy kurz. Mamy kurz. Mamy kurz. Ej, Polo, dlaczego tobie się samo nie zrobiło, żebyś poszedł do pracy? Zapraszam. Zapraszam pana do pracy. Mamy kurz. Jest. Mamy kurz. <noise> Dobra, Zuzia. To twoim pierwszym zadaniem będzie podkurzać. <noise> Cieszę się z kurzu, no to po prostu jest niesamowite, ale będziesz odkurzała i jadła, no chyba nie sądzę właśnie, no kobieto, chyba nie sądzę, że będziesz odkurzała i jadła, więc później sobie zjesz. No kurz działa, proszę, proszę, tylko nie wiem czy działa, bo dzisiaj nigdzie nie, nie chodziliśmy, czy działa tak po prostu, no jestem tego ciekawa, jestem ciekawa, no ale kilka dni się zbierał dobrych, bym powiedziała, więc... Ale no, można być życia. Dobrze, mówiłam, że dzisiaj pracujemy z domu i musimy edukować innych simów i zrobić zdjęcia przedstawiające Muapalem, a więc na Muapalem niestety musimy iść i zrobić zdjęcia. No dobrze, ale mam nadzieję, że będzie to w miarę chyba szybkie, więc nie powinno być z tym większego problemu. Przynajmniej mam taką nadzieję. A młody, młody, a właśnie młody, młoda, bo Alice, no widzę, też się domaga tutaj atencji, więc możemy ją oczywiście nakarmić. A młody musi skorzystać z nocnika, żeby mu nie pękł, pęcha, żebym powiedziała. Fajnie będzie go dzisiaj też wykąpać. No i oczywiście musimy też mu dać śniadanko, rano, więc zapraszam. I wydaje mi się, że dzisiaj jest w miarę, bym powiedziała słonecznie, więc mogę się pokusić o to, by młodemu kupić zjeżdżalnię, żeby sobie szybciej porozwijał umiejętność chodzenia, więc jest to coś, co zdecydowanie moglibyśmy mu kupić. Więc, gdzie jest zjeżdżalnia z akcesoriów? Małe dzieci, zapraszam. No, niestety, nie mamy już naszego krzaczka do Barabara. Na razie kupować go. Dlaczego się zresetowałeś, młody? Zapraszam, skorzystaj z nocnika i weź porcję. Tak miałeś to zrobić. Dziękuję. No, karmimy młodą, a później dla ciebie toaleta oraz. Prysznicy dzwoni na Lani. Och, nie uwierzę, ale Le Mortimer jest jest przeuroczy, szaleje za nim. On ma żonę. <noise> na Lani nie ma nikogo, bo na Lani normalnie nigdzie nie mieszka, więc chyba jej z nikim nie połączyłam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nasza, nasza Zuzia jest no, dopiero w drugim trymestrze ciąży. Trzeci trymestr dopiero za 13 godzin, więc sądzę, że yy, pomóż na, natychmiast. Więc sądzę, że raczej. Ona uzyska, czy ona będzie rodzić pewnie dopiero w następnym odcinku, a nasz tutaj polo mógłby się w sumie postarać o awans, więc może niech pracuje ciężko. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Dobra, Liam sobie wziął jedzonko, więc też bardzo fajnie. I za chwilę musimy go tutaj ładnie też wykąpać, bo tak jak mówię, higiena, higiena, higiena. Troszeczkę nisko nie niecie rozmawiać z mamą. Mógłbyś zjeść bez rozmawiania z mamą, która za chwilę idzie pod prysznic. Jej tutaj nie przeszkadzać. Dziękuję. Później cię mama wykąpie i też będzie dobrze. Jesteśmy w solani I teraz nie pamiętam, czy zrobić zdjęcia to po prostu muszę zrobić zdjęcia, czy muszę jakoś konkretnie. Więc jakbym powiedziała, zrób zdjęcie to to wystarczy? Czy nam to zaliczy? Więc zróbmy pięć, razy, pięć zdjęć, tak naprawdę nie pięć razy. I zobaczmy, czy to mi zaliczy. Yy, możesz lubić fotografowanie. Tak, zaliczyło mi raz. Dobra, ok, ok. A tu jest możliwość zrobienia na tym zdjęcia? Tak, na tym też jest możliwość zrobienia zdjęcia, ale myślę, że my po prostu może zrobimy to w najprostszy sposób, czyli zrób zdjęcie za pomocą telefonu i tyle. Nie będziemy robić tam e, zdjęć jakiś konkretnych, bym powiedziała, <grym> tylko po prostu zrobimy tutaj, o, w ten sposób zdjęcia i. I JOLO, i, i tak to zrobimy. I wykonane, to skoro już tu jesteśmy, to może weźmy, weźmy jakąś osobę, na przykład Lejle, i podukujmy kogoś, właśnie na temat ekologii, bo w domu to byśmy musieli jakiegoś przechodnia albo kogoś do nas zaprosić, albo czekać po prostu, aż POLO wróci do domu, żeby móc go e, poedukować. Więc może jak już tutaj jesteśmy, to po prostu jedną z osób. Podukujmy i niech będzie z głowy, żeby to nie był taki, bym powiedziała, wypad, tylko w celu zrobienia zdjęć 5 razy. To również poedukujmy Lejle na temat ekologii i wszystkie zadania do pracy będziemy mieli. Zrobione przy bardzo 444 simulony, i tyle też dostałam za poprzednie zadania, więc za te robienie zdjęć też dostała 444 simulony, więc w sumie zarobiła na obu zadaniach 888. Simolonów nie mam pojęcia, ile zarobiliśmy poprzedniego dnia, więc czy to jest porównywalnie, czy nie, ale patrząc, że ona tam, ile ma 8 godzin pracy za 127 simolonów, to chyba jest w miarę porównywalne, chociaż chyba w pracy dostałaby jakby szła trochę więcej. Ale pracowała z domu, więc wiecie, to jest też plus, że mogła sobie porobić inne rzeczy, nie musiała iść do pracy i miała czas, żeby zrobić inne rzeczy. O nie, czyśmy, czy my już nie mamy. Jedzonka, chyba tak, chyba to oznacza, że niestety nie mamy już jedzonka. Albo, 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 zaraz zobaczmy, zaraz zobaczmy, czy mamy jeszcze coś. Tak, mamy jeszcze coś, jeszcze pięć porcji, super, więc tego się możemy pozbyć. A i możemy oczywiście też sprzedać wszystkie zdjęcia, żeby nie było. Możemy je posprzedawać. Młody Liam, a ty jesteś fajnie rozbawiony, więc wiesz co? Póki jesteś rozbawiony, to może pobaw się zabawką, żebyśmy. Tutaj wykorzystali to Twoje rozbawienie, właśnie w dobrym celu. Tak jak mówię, dzisiaj Alison też ma urodziny. O, jesteś rozgniewany. A to dlaczego? Dawno nie ćwiczyłeś, czy co? O, a, oburzony. Aha, wydarzenie w pracy, rozumiem. Okej. Okay. Chciałam powiedzieć, że Ci spadło co na pracę, ale nie, ty przecież nie miałeś na maksa, ty dopiero ćwiczysz nad tym. Ale skoro jesteś też oburzony i rozgniewany, to niestety tobie wolni to idzie, więc chyba dzisiaj nici z awansu, jeśli chodzi o Paolo. Raczej o to trudno. Będzie dobrze. A Ciebie później poproszę, oczywiście, jak zjesz, żebyś też poszła na tę logikę, żebyśmy w końcu je mogli, ją mogli zrobić. No bo to jest dla nas super, super ważna. Ty masz dopiero który? 68% ze szóstego poziomu, a potrzebujesz 8, więc łatwo, łatwo nie będzie tak się zastanawiałam, czy może jutro cię. Nie, a jutro w sumie Paolo ma wolne, więc. Jutro mógłby Paolo zostać w domu razem z dziećmi, a Ty byś mogła iść do pracy i wtedy byś zarobiła więc, ale z drugiej strony i tak nie będzie awansu, więc i tak czy siak nie będzie awansu, więc e, później piątek chyba jest ostatnim dniem, e, w którym możesz mieć awans, tak, bo później masz weekend, więc ewentualnie jutro też mogłabyś zostać w domu. Jeśli dzisiaj nie zrobimy logiki, żeby później rom zrobić i w piątek móc uzyskać awans. No trzeba tutaj, bym chciała to strategicznie, bym powiedziała, przemyśleć, ale to jeszcze zobaczymy. Jak widzicie, dla Alisa no łóżeczko mam już przygotowane, więc ten pokój jest przygotowany na dwójkę małych dzieci, więc potencjalnie tutaj możemy to porobić. No młody o. I wrócił po z raptem 329 simolonów zarobił. No niewiele w porównaniu do swojej żony, która i tak pracowała z domu, a zarobiła znacznie, znacznie więcej. No i niestety awansu dla ciebie nie było i musisz komuś mentorować, ale możemy to spokojnie zrobić sobie jutro, więc nie musimy absolutnie robić nawet tego. Dzisiaj więc ja Ciebie zaproszę do domu. Chciałeś, wiesz co, grać w koszykówkę, więc wiesz co, udaj gwiazdę koszykówki raz czy dwa, to może Tobie będzie troszeczkę lepiej tak stres po z powodów pracy, więc tutaj od razu właśnie się troszeczkę lepiej poczujesz jak sobie poćwiczysz, ale by Ci się przydał, bym powiedziała worek treningowy. A, chciałam zobaczyć, czy Ty zaliczasz. Nie, nie zaliczasz, bym powiedziała kosza do koszykówki jako element treningowy, więc to bardzo dobrze, bo to oznacza, że moglibyśmy Tobie na przykład kupić worek treningowy i to nie będzie oznaczało, że masz dwa elementy sprzętu treningowego, bo to jest rzecz, która gdzieś tam nam pomaga, żeby on nigdy nie wypełnił tej aspiracji i nigdy nie posiadł cechy długowiecznej, która naprawdę nam tutaj mocno, bym powiedziała, może popsuć i, na, i napsuć, bym powiedziała, również krwi. I wiem, że Ty na pewno będziesz potrzebował dużo umiejętności charyzmy, ale fajnie byłoby też, żebyś może ugotował, więc spróbujmy podać Tobą jakiś obiad, chociaż to może być trudne, skoro jesteś, o może to z serem, rozgniewany, więc mam nadzieję, że nie spalisz mi kuchni ale warto byłoby coś ugotować, Ty byś chciała porozmawiać z Paolem i ogólnie zrobić, a okazać mu oddanie, ok dobra, więc tutaj później ewentualnie możecie porobić kilka interakcji ze sobą, ale skoro Paolo jest w domu, to on jest troszeczkę, bym powiedziała, taką, takim moim simem, który zajmuje się domem. No ale on mniej zarabia niż Zuzia. Uuu, Zuzia ma styl życia siedzący. No nie dziwię się, nie dziwię się. Dużo sobie jeszcze się na bym powiedziała, jeśli chodzi o granie właśnie w szachy. Więc tutaj na pewno to gdzieś, gdzieś się będzie przewijało. I mamy, no, jeszcze kilka procent i będzie siódmy poziom, ale czeka nas jeszcze jeden cały poziom. W sumie. Troszeczkę głodny byłeś, młody głodny nie jest, więc tutaj możemy to włożyć z powrotem do lodóweczki. No wiele simulonów nie mamy, niestety. Młody, wiesz co, jesteś rozbawiony, ile tam jeszcze? Dwie godziny, ale wiesz co, chodź sobie pozjeżdżać. Chodź, bo trochę musimy popracować nad tym twoim poruszaniem się, bo tutaj obrazie no bardzo ładnie, 52% już do piątego poziomu, więc no poruszanie się i myślenie jest w tyle więc skoro mamy dzisiaj ładną pogodę to może choć chodź się jeszcze tutaj poruszać i sobie pozjeżać, bo nigdy nie wiadomo jak, jaka będzie pogoda w następne dni Polo ładnie posprząta? Nie, tylko swój talerzyk posprzątał, no abyś mógł posprzątać oba, co nie? i mógłbyś, nie wiem, pójść porozmawiać, o nie pójdź zapytaj żonę o, o termin porodu, czy coś może chociaż <śledzisz>, jesteś strasznie rozgniewany oburzony w pracy, dodatkowo zestresowany pracą, och, och, a twoja żona tylko bym powiedziała, zajmuje się szachami nie zajmuje się dziećmi, zajmuje się swoją karierą jesteś na nią troszeczkę oburzony, bym powiedziała może na chwilę przestań, bym powiedziała dla niego spróbuj, nie wiem, gdzieś tam może obiecaj pomoc, o, obiecaj mu pomoc, okaż mu może też później oddanie jak chciała, więc tutaj Zrób to też, co, co się uszczęśliwi, spowoduje, że nie będziesz tutaj miała e, opcji, bym powiedziała tutaj, że nie spełniam Twoich marzeń. I oczywiście musisz też iść na toaletę, więc, oczywiście, to też możemy zrobić. O, właśnie, okazałaś oddanie, więc super. No i leć, i leć, kochana, na toaletę. E, absolutnie nie będziesz słuchała popu, bo to nam może nieźle namieszać, więc, absolutnie nie. Ja Ciebie, o, właśnie, poproszę, chciałam, żebyś podszedł do młodej. Nie wiem, czy młoda jest głodna, czy raczej potrzebuje czegoś innego. Więc może na początek ją przytul i zobaczymy. Tak, chodziło tylko o przytulenie super. I co? I w takim razie może też postarzamy Alison, bo około 21 będzie miała urodziny, więc może ją warto postarzyć. Teraz, póki jest w miarę dobrym nastroju. O, i proszę. Poszedłeś do córki i jesteś dużo szczęśliwszy też. ale <noise> to jest naprawdę mój rodzinny chłopak, co nie? Dobrze, więc sobie poproszę cię, żebyś postarzył Alison. Czyni te, bym powiedziała honory. Młode, jeśli jesteś głodna, to za chwilę cię nakarmimy normalnym żarciem. Widzę, że masz włosy po matce, więc bym powiedziała: Geny tutaj. Diego są bardzo, 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 bardzo silne. Jeśli ktoś nie, nie wie, o co mi chodzi, to chodzi mi o Diego podpumyka z serii. Tutaj Legacy Challenge na krótkim życiu, który jest ojcem tak naprawdę Zuzanny. Dobrze, losujemy Alison cechę i ona będzie niezależna. Uu, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Potrzebujemy niezależne dzieci. Ja jestem tylko ciekawa, Alison. Na pewno troszeczkę Ciebie przebierzemy. Widzę, że masz brązowe oczy. Czy to tak samo jak Paolo? Tak, chyba, bo Paolo też ma brązowe oczy, bo Zuzia na pewno ma. Miałaś inny kolor oczu, co nie? Miałaś chyba zielone czy coś takiego po. Po. Ty chyba miałaś po matce, po Wandzie miałaś zielone oczy, po Wandzi. Więc. Ty też miałeś chyba brązowe oczki, co nie? No a więc oni dokładnie, dokładnie tacy sami, bym powiedziała, czerwone włosy. Brązowe oczy, no dokładnie bym powiedziała to samo, no niesamowite, niesamowite. No nie spodziewałam się, no dobrze, no dobrze, no miałam nadzieję na, jakąś, na jakieś urozmaicenie, no ale jak niestety nie dostanę urozmaicenia, no to cóż, dobra, możesz sobie zjeść to z serem, żebyś nie była taka głodna, a, a nie to kliknęłam. Apollo, mój rodzinny Simie, oczywiście poproszę cię, żebyś mi tutaj naprawił ten zlew, zapraszam, zapraszam. No żeby mi się tutaj nie lała. Woda niestety. Ach, czy no niestety no będziesz naprawiał? No cóż, nie masz nic innego naprawdę lepszego do roboty albo oprócz jeszcze nauki bym powiedziała dzieciaków, ale młoda może sama korzystać z nosnika, bo jest niezależna, więc to też zawsze na plus. Więc mamy tutaj nasze dwa małe dzieciątka, no niestety nie mamy jeszcze w dodatku razem rocznie ani ulepszonych niemowlaków, no ale cóż, no cóż, musimy czekać do połowy marca, no ale. Ja mam taki też troszeczkę sprytny plan, aby właśnie być może tutaj zrobić w ten sposób, że, że jak drugie pokolenia, więc nie wiem, czy to będzie Alison, czy to będzie Liam, czy to może będzie to trzecie dziecko, które jest, z jest, którym jesteśmy obecnie w ciąży, ale że drugie pokolenie właśnie może się przeprowadzić do san. Sekoi, żeby troszeczkę właśnie spróbować tego miasta w tym wyzwaniu dozwolone jest przeprowadzanie się, więc jak najbardziej chciałabym z tego skorzystać, z tej możliwości i właśnie to drugie pokolenie właśnie się może tam przeprowadzi. Mam też sprytny plan, że właśnie jak wyjdzie ten dodatek, nie wiem czy już mówiłam, to zrobię w czwartek nową serię na kanale, więc na razie mamy serię podróżni, która wypełnia, bym powiedziała, nam czas pomiędzy właśnie wyjściem tego dodatku oraz ulepszonych niemowlaków. I jak wyjdzie tylko dodatek, to wrócimy do rodzinki Killer i do Tomka, który akurat właśnie spodziewał się na koniec serii z wiejskim życiem. O, się spodziewał, spodziewało tam właśnie dziecka, miał, miał kobietę w ciągu, więc to będzie idealna sprawa, żeby właśnie nim pociągnąć dalej tę historię. I to w ciekawy sposób, więc on tam chyba się będzie ze swoim dzieckiem, tak przynajmniej mam nadzieję przeprowadzał z powrotem do matki <laughs> więc do Oli więc gdzieś tam wypróbujemy to ale właśnie tam w tej serii nie będziemy raczej mieszkać w Sansekoi tylko właśnie sobie pomieszkamy rodzinnie właśnie u, u mamusi więc tutaj tak to rozwiążemy a w Sansekoi właśnie zamieszkamy sobie tutaj w tej serii jak tylko mówię drugie pokolenie bym powiedziała zostanie młodymi dorosłymi nie mam pojęcia czy to będzie akurat właśnie jak do dopiero co wyjdzie dodatek. Czy będziemy musieli na to chwilę poczekać, to tutaj zobaczymy. Dobra, ja ciebie poproszę może, żeby sobie włączył elektronikę i żebyś chwilę sobie może jej posłuchał. Żebyś troszeczkę właśnie dzięki temu zabawy troszeczkę sobie na, nabrał. Nie musisz bym powiedziała iść i, i ćwiczyć. Możesz wrócić do, do domu i tam troszeczkę porobić. No i za chwilę trzeba będzie też młodych gdzieś tam położyć spać czy coś, więc młoda Alison no Dopiero co została tutaj małym dzieckiem, a już bym powiedziała: potrzebuje energii. Ale na chwilę, póki jest szczęśliwa, to też może niech sobie po, porozmawia z Misiakiem. Właśnie skorzystałam z tego, że gdzieś tam jest. Była szczęśliwa, żeby też chwilę rozwinął umiejętności ciebie. Też może chwilę poproszę, żebyś popatrzył sobie na matkę. Skoro matka się nie rusza i siedzi w jednym miejscu, to może wykorzystajmy to, abyś mógł chwilę też. I ty nadrobić umiejętności właśnie tutaj myślenia, a później cię wyślemy na jedzonko, a następnie ciebie do spania. sobie tak gdzieś to mniej więcej zrobimy. No i Alison już ma drugi poziom komunikacji, więc brawo, brawo, brawo. Kogo my tu mamy? Ivi Delgato. Już jest dzieckiem. Już jest Ivi dzieckiem, ale ty Ivi nigdy nas, my cię nie znamy, więc tutaj... No cóż Ivi kochana, no dziękujemy, że przyszłaś, ale nie wpuszczamy obcych dzieci, więc dziękujemy i żegnamy, bym powiedziała w ten sposób, no a więc mamy Alison, oczywiście Alison na następny odcinek, jak jak mówiłam, przebiorę, więc w przyszłym odcinku sobie też możemy do kasy, wejdziemy do kasa i pokażę Wam tych dwójkę i oczywiście w następnym odcinku, tak jak mówiłam, będziemy mieli również poród naszej tutaj Zuzi i tego ostatniego dziecka i zobaczymy, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, więc oczywiście zapraszam do proponowania imion dla tego dziecka, przypominam, imiona angielskie, więc zapraszam, zapraszam do Komentowania i myślę, że tym akcentem sobie dzisiejszy odcinek zakończymy. Ja mam nadzieję, że Wam się podobał. Serdeczne, serdeczne dzięki oczywiście dla wspierających, za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne dzięki dla Was, jesteście wspaniali i jeszcze raz dziękuję za oglądanie odcinka i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu! Su.